W obecnych czasach da się zaobserwować pewne odizolowanie się społeczeństwa. Większość interakcji przenosi się do internetu i większość ludzi spędza dzień przy smartfonie. Kiedy byłem młodszy, to sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Jeśli chciałeś kogoś poznać, to trzeba było wyjść z domu i wykazać się chociaż takimi minimalnymi umiejętnościami społecznymi, aby chociaż zamienić z innymi parę zdań. Zdaje się, że obecnie część osób zapomniała już o tych podstawowych zasadach, dlatego w Polsce mamy niestety rekordowe ilości singielek i singli. O kilku sprawach i metodach musimy dzisiaj porozmawiać. Rafał Szrajnert, zapraszam. Moi drodzy, witam po raz kolejny. Dzisiaj znowu porządna dawka wiedzy, więc subskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie otrzymywać więcej ciekawych informacji. Interesujące linki w opisie filmu, a teraz po prostu zaczynajmy. W swoim życiu wiele podróżowałem i podróżuję do tej pory. Mieszkałem w wielu krajach i w wielu miastach. Kiedy mieszkasz w jednym mieście przez długi czas, no to tworzysz wielu przyjaciół i znajomych wokół siebie. To jest dosyć oczywiste. Przyjmujesz wtedy za pewnik, jak łatwe są przyjaźnie, które na przykład znoszą piętno czasu i historii. Znacie się naprawdę dobrze, wiecie, czego możecie od siebie oczekiwać, czego możecie się spodziewać, a nawet jeśli nie spotykacie się z przyjaciółmi każdego dnia, no to macie to poczucie, że oni są dla was, oni tam cały czas są. W moim rodzinnym mieście, oprócz kręgu naprawdę bliskich przyjaciół, znajomych, miałem rozszerzoną grupę sąsiadów, współpracowników, rodziców moich przyjaciół, czyli na przykład nawet dostawców usług, znajomy fryzjer, urzędnicy itd., z którymi po prostu regularnie utrzymywałem kontakt. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak te kręgi ludzi w twoim życiu właśnie tworzą taką swojskość, która jest bezpieczne i pocieszające, to są dobre słowa. Są pewną siatką, która daje poczucie przynależności. Wiedziałem to, zanim przyniosłem się do innego miasta, że będzie mi niestety brakowało moich znajomych, ale emocje, które były związane wtedy z nową przygodą w innym mieście, tłumiły moje obawy. Pierwsze 6 miesięcy wydawało się długimi wakacjami, ale wraz z nadejściem zimy i odejściem pewnych nowości, poruszania się po tym mieście, zacząłem tęsknić za moimi przyjaciółmi. Kiedy masz 20 lat, to poznawanie nowych ludzi nie wydaje się tak trudne. Miałem pracę w pełnym wymiarze godzin i było mnóstwo, naprawdę mnóstwo okazji, a także miejsc, aby poznać nowych ludzi. Ale co jeśli ktoś na przykład ma rodzinę albo na tyle dużo zajęć, że nie może spędzać czasu w klubach albo w barach, żeby po prostu z kimś się zaprzyjaźnić. Znalezienie nowych przyjaciół nie zawsze jest łatwe i wygodne, niestety. Introwertycy potrzebują dużo energii emocjonalnej, żeby ruszyć do przodu. Nie możesz po prostu zaszyć się w domu i pozostawać jak ten pustelnik samemu na zawsze. Musisz znaleźć miejsce, aby poznać nowych ludzi. Dobrym pomysłem jest wycieczka. W ten sposób zawsze poznawałem najlepszych kumpli. Kiedy jesteś z kimś w ruchu, łatwo jest nawiązać autentyczną rozmowę bez rozpraszania, bez różnych negatywnych emocji. Kiedy jesteś otoczony naturą, no to ona inspiruje najczęściej do otwarcia się, ludzie są przyjaźni. Ludzie wtedy relaksują się i łatwiej jest nawiązać nową przyjaźń. Kolejnym takim ciekawym rozwiązaniem jest klub sportowy. Jeśli nie chcesz chodzić do siłowni albo klubu, to na social media możesz znaleźć na przykład grupy i do tych grup możesz dołączyć. Mogą to być na przykład grupy osób, które lubią biegać, grupy rowerowe itd., itd. Znajdź po prostu ludzi, którzy dzielą się aktywnością fizyczną, którą sam lubisz i regularnie tam będziesz uczęszczał. Możesz też nawiązać rozmowy z innymi członkami i pamiętaj, żeby zasugerować spotkanie przy kawie, przy winie albo przy piwie po całym wydarzeniu albo w weekend. Klub książki to kolejny wspaniały sposób na poznanie nowych ludzi, którzy mają podobne zainteresowania. Kluby książek można znaleźć oczywiście w lokalnej księgarni, online czy za pośrednictwem grup na portalach społecznościowych, Facebook, Instagram, czy co tam innego jeszcze teraz używacie. Niektórzy lubią na przykład wolontariat. Istnieje wiele świetnych okazji do wolontariatu z dużymi, naprawdę dużymi grupami ludzi, w których możesz znaleźć swoich przyjaciół i dosyć oczywiste, ale mało kto to robi, jest to, żeby porozmawiać ze swoimi sąsiadami. Mogą okazać się wspaniałymi ludźmi, dosyć przyjaznymi. Czasami ludzie, których szukamy, są na naszych własnych podwórkach. Jeśli widzisz swojego sąsiada, który pracuje na podwórku, to podejdź i możesz zaoferować pomoc. Albo zrób trochę dodatkowych ciasteczek i zanieś je na popołudniową herbatkę czy kawkę. Wkładając trochę wysiłku, możesz oczywiście spotkać wspaniałych nowych przyjaciół w odległości krótkiego spaceru od swojego domu. Jeśli czujesz na przykład się dosyć swobodnie, no to możesz zagadywać ludzi gdziekolwiek jesteś, w kolejce na poczcie, w sklepie spożywczym, czy na przykład na koncercie. Przygotuj kilka rozmów, żeby zacząć, aby zawsze mieć coś do powiedzenia. Tak na początku oczywiście może to się wydawać niewygodne, ale jeśli druga osoba jest przyjazna i elastyczna, może to być początek interesującej znajomości. Spacer z Twoim psem też jest ciekawą opcją. Zabranie psa na spacer daje nowym ludziom powód do zatrzymania się i porozmawiania z Tobą. Inne psy będą zaciekawione wtedy i przyciągną swoich właścicieli, aby się przywitali. Jeśli masz obok domu park dla psów, wybierz się tam po prostu na wycieczkę ze swoim zwierzakiem. Jeśli chcesz się na przykład dalej rozwijać zawodowo, to możesz znaleźć stowarzyszenie biznesowe. Po prostu badaj lokalne wydarzenia biznesowe i uczęszczanie. Dzięki temu możesz połączyć się profesjonalnie na profesjonalnym poziomie. Możesz oczywiście iść też na wydarzenie kulturalne, teatr, symfonia, kino itd. Będą tam ludzie, którzy też doceniają sztukę, tak jak Ty, więc będzie temat do rozmowy. Jeśli masz większy krąg przyjaciół, to możesz ich poprosić, aby przedstawili Ciebie lub zabrali na jakąś imprezę typu domówka i wtedy poznasz też nowe osoby. Jeśli masz przyjaciół w swoim starym mieście, którzy mogą kogoś znać w nowym mieście, gdzie obecnie jesteś, to też możesz poprosić ich, aby zainicjowali pewne spotkanie. Kiedyś uczęszczałem na zajęcia Toastmasters. No, wystąpienia publiczne nie są zabawne dla większości ludzi, nie są proste, ale gdy wpadniesz w takie otoczenie, w którym wszyscy dzielą te same obawy, no to możesz szybko przełamać lody. Kluby, pamiętajcie, dają Wam nie tylko taką pewność prezentacji, ale także dają szansę poznania nowych ludzi, co najważniejsze, ciekawych o tych samych zainteresowaniach. Taki ciekawy sposób to idź na wycieczkę po winie lub piwie. Możesz odwiedzać restauracje, które oferują degustację wina. No i po piwie, po winie wszystkie kontakty towarzyskie zawsze wydają się być prostsze. Jeśli ktoś lubi tańczyć, to lekcje tańca będą świetnym sposobem na zbliżenie się, świetnym wyborem. Ale oczywiście nie musisz trzymać się tańca towarzyskiego. Możesz wziąć udział w zajęciach jazzowych, w zumbie, czy na przykład w salsie. Jest to świetne ćwiczenie, a spotkasz fajnych ludzi, którzy lubią też się ruszać tak jak Ty. Możesz też chodzić na seminaria, podpisywanie książek albo wydarzenia czy przemowy. Zajrzyj po prostu do przewodnika po lokalnej społeczności, aby dowiedzieć się, jakie wydarzenia pojawiają się w Twojej okolicy. Zajrzyj na grupy na Facebooku. Oczywiście weź udział w niektórych z tych wydarzeń, no i spróbuj usiąść obok kogoś, kto może również szukać nowego przyjaciela. Rozmowa potoczy się łatwiej. Możesz też spędzić czas w klubie jazzowym albo w klubie muzycznym. Zabieraj często swoją książkę lub komputer do kawiarni. Jest tam wielu fajnych ludzi. Ja osobiście, kiedy zaczynam czuć się związany zbyt mocno z moim biurkiem, no to idę do lokalnej kawiarni z laptopem albo bez niego po prostu, żeby usiąść, odpocząć. A przy okazji, kiedy ostatnio byłeś w muzeum? Każde miasto praktycznie ma muzeum, które możecie w pewien sposób zainteresować swoją tematyką. Jeśli w ogóle pracujesz w domu albo w środowisku, które nie sprzyja poznawaniu nowych ludzi, to możesz rozważyć pracę w niepełnym wymiarze godzin w bardziej społecznym środowisku. Praca zaledwie te kilka godzin tygodniowo, jak na przykład kelner w restauracji, w kawiarni albo w barze, może dać Ci szansę na spotkanie z setkami różnych osób. Polecam odwiedzać lokalne ryneczki, jest tam też dużo ludzi, a jedzenie ma super jakość. Jest to świetne miejsce, zwłaszcza jeśli lubisz gotować, a także zdrowo się odżywiać. Jeśli to zrobisz, znajdziesz mnóstwo innych osób, które też, pamiętaj, dzielą Twoje zainteresowania żywnością. I pamiętaj, akceptować zaproszenia. Jeśli chcesz poznać nowych ludzi, to nie odrzucaj zaproszeń na imprezy towarzyskie. Nawet jeśli uważasz, że wydarzenie może nie być dla Ciebie interesujące, to zaryzykuj i tam idź. Nigdy nie wiesz, kogo spotkasz, ani jakich połączeń możesz z ludźmi dokonać. Zawsze oczywiście możesz odejść, jeśli źle będzie Ci płynął czas, ale jeśli nie, no to pójdziesz i będziesz się świetnie bawił, bo jeśli nie pójdziesz, to się nie dowiesz. I jak możemy teraz podsumować w ogóle tą obecną sytuację, która panuje w naszym społeczeństwie? Pamiętajcie, że ćwicząc niektóre z tych pomysłów na poznanie nowych ludzi, musicie pamiętać, że przejdziecie przez pewien dyskomfort. Oczywiście będziecie musieli się przedstawić, może zainicjować rozmowę albo zasugerować spotkanie, a mimo to może minąć oczywiście trochę czasu, zanim odkryjecie swoją grupę nowych przyjaciół, z którymi będziecie się czuli komfortowo. Budowanie zaufania, bliskości i koleżeństwa będzie pracą, która przebiegać będzie w toku, ale to nie znaczy, że w międzyczasie nie możesz cieszyć się wspaniałym życiem socjalnym czy społecznym. Im więcej stawiasz na życie społeczne, tym większe szanse, że spotkasz właśnie ciekawych, zabawnych i nowych kompanów na Twojej drodze, którzy mogą poprawić Twoje życie, nawet jeśli ostatecznie staną się Twoimi najlepszymi przyjaciółmi. Mam jeszcze dla Was pewne zadanie. Napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na temat obecnego, powiedziałbym, socjotrendu i tego, że ludzie mają problemy z komunikacją i spędzają dużo czasu przy swoich ekranach, smartfonów bądź komputerów. Jestem ciekaw Waszych odpowiedzi, a na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, że w opisie macie linki do subskrypcji moich social mediów i bloga, żeby być na bieżąco i otrzymać tylko te najlepsze informacje. Ja Was pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Rafał Szrajnert.